Dzień dobry, Kamil Klimczak. Witam Państwa w kolejnych aktualnościach narodowych, czyli jak co poniedziałek. Zapowiedzi na najbliższy tydzień. Co ciekawego będzie się działo w środowiskach narodowych, patriotycznych, katolickich, konserwatywnych w całym kraju. I serdecznie oczywiście Państwa zachęcamy nie tylko do rozsyłania tego materiału, do łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału, ale w tym cyklu zawsze serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żeby po prostu nam podawać informacje o tym, co tam w trawie piszczy, co się będzie działo, a tymczasem my rozpoczynamy naszą podróż przez różne ciekawe wydarzenia i zaczynamy ją już od jutra. Premiera książki Konserwatyzm ezoteryczny autorstwa państwa Wielomskich, profesor Adam Wielomski, Małgorzata Ziętek-Wielomska w kawiarni Agere Contra w Warszawie przy ulicy Chłodnej 2 przez 18 już o godzinie 18. Jutro 28 listopada premiera nowej publikacji Adama Wielomskiego, Konserwatyzm ezoteryczny, o której też pewnie i u nas będzie na antenie mowa, ale wszystko w swoim czasie. To już jutro w Warszawie, ale my mamy też coś dla Krakowian. Inaugurujemy spotkania klubu imienia Romana Dmowskiego w Krakowie, czyli naszej organizacji. Po różnych zmiennych kolejach losu nasze ośrodki, gdzie odbywają się spotkania, to najczęściej Łódź, Warszawa, również Bydgoszcz i dołącza do tego zaszczytnego grona Kraków i rozpoczynamy z wysokiego C, czyli pani dr Lucyna Kulińska, hekatomba polskiej inteligencji w latach II wojny światowej, już o 18 w znanym nie tylko naszym tutaj bywalcom spotkań, ale również i naszym widzom z naszych relacji Dom Handlowy Jubilat, sala konferencyjna, siódme piętro przy Alei Krasińskiego 1. Serdecznie Państwa zapraszam. Kolejne spotkanie 29 listopada, godzina 17, wystawa Architektura Wielkiej Polski, wizja rozwoju przestrzennego w publikacjach Obozu Narodowego 1905-45. I bardzo ciekawe wydarzenia i wystąpienie w ramach organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców imienia Juliana Duniawskiego, Instytut Romana Rybarskiego. Następujące wystąpienie: Architektura Wielkiej Polski, wprowadzenie do wystawy, to Michał Dominczak. Architektura Polska jako zagadnienie w prasie narodowej, sylwetki publicystów, dr Tomasz Greniuch. I kultura i sztuka w publicystyce narodowo-radykalnej 1934-45. Arkadiusz Miksa, to wszystko w siedzibie Łódzkiej Izby Architektów przy ulicy Północnej 12. Serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Bardzo, myślę, ciekawe postacie i wystąpienia polecamy Państwa pamięci, również naszym słuchaczom z Łodzi. Wracamy w kolejnym wydarzeniu na południe kraju. Publiczny różaniec odnowy moralną narodu polskiego w Wieliczce, plac Kościuszki przy fontannie o godzinie 17.30 listopada w czwartek. Ten różaniec, który odbywa się tam co miesiąc, organizowany przez lokalne środowiska pro-life. Serdecznie Państwa zapraszamy. Godzina 17, plac Kościuszki w Wieliczce 30 czerwca. A z kolei 1 grudnia o godzinie 12 w piątek pod Ministerstwem Zdrowia przy ulicy Miodowej 15 protest przeciwko WHO organizowany przez wiele organizacji, tutaj społeczny, Polskie Weto, Stop NOP, Narodowe Centrum Monitorowania Antypolonizmu, Wolni o Rzesze, Ogień Wielkopolska, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie
Serce Wolności, Watahy Głosu Obywatelskiego, Polska jest jedna, Konfederacja Korony Polskiej, Cała Polska Zjednoczona, Wolność i Godność, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności, Projekt Norymberga 2.0, Ordo Medicus, Śląski Porządek i wiele, wiele innych, tutaj można by długo wymieniać. Warszawa Miodowa 15. Proces odbędzie się 1 grudnia, w ostatnim dniu, kiedy Polska może zgłosić swój sprzeciw do poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych. I wydarzenie planowane jest od 12 do 15. Idziemy dalej, również 1 grudnia, zostajemy w tej dacie, Wrocław, godzina 18, Bożek Demokracji, wystąpienie profesora Jacka Bartyzela i to właśnie jego nowa publikacja Demokracja będzie promowana w trakcie wykładu zatytułowanego Bożek Demokracji i to wydarzenie we Wrocławiu w Domu Technika Notsala numer 208, pierwsze piętro, ulica Piłsudskiego 74. Organizuje to wydawnictwo Prohibita. I 2 grudnia w Toruniu pobudka, konferencja Jak Twoje dziecko nauczy się najszybciej, eksperci wyjaśniają. 8 konferencja pobudki szkoła. Tutaj myślę, że też będą to bardzo ciekawe wykłady i wydarzenia, a informacje na ten temat na stronie pobudki pobudka.org. 2 grudnia również spotkanie z dr Lucyną Kulińską i dr Anną Mandrelą. Dr Lucyna Kulińska, dlaczego i jak niszczono polskie elity w czasie II wojny światowej. Dr Anna Mandrela, podmiana polskich elit po 1945 roku. Będzie to połączone z przedświątecznym kiermaszem dobrej książki. W Katowicach ulica Wita Stwosza 7, salon numer 26 o godzinie 16. Właśnie ten panel dyskusyjny i kiermasz dobrej książki. Zapraszają Katolicka Edukacja Domowa Nobilitare i pod chorągwią Matki Bożej Łysieckiej. I już ostatnie wydarzenie, które Państwu dzisiaj w tym wydaniu polecamy. Spotkanie otwarte Niemiecka Droga Synodalna i ewentualnie konsekwencje dla Polski. Dlaczego biskupi niemieccy promują drogę synodalną? Inne pytania. To organizuje Krucjata Młodych i gościem będzie Matthias von Gersdorf, autor 2 książek o niemieckiej drodze synodalnej, pisarz, wykładowca katolicki, publicysta niemiecki. To w sobotę, również 2 grudnia o 17 w Domu Studenckim Uniwersytetu Muzycznego Dziekanka, ulica Krakowskie 56, Krakowskie Przedmieście 56, przepraszam, sala imienia Józefa Elsnera. Spotkanie będzie oczywiście tłumaczone na język polski. I to, proszę Państwa, już wszystko w tym wydaniu aktualności. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału, ale przede wszystkim zachęcam Państwa, czy pod tym filmem, najlepiej pod po prostu wydaniami aktualności, zostawiać te komentarze, gdzie ewentualnie poinformujecie nas Państwo, co, gdzie, kiedy. Czekamy właśnie na takie komentarze, na maile, etc., etc. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnych programach.